Hej, 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 cześć, czołem, to kolejny odcinek z serii What the fuck, z kolei z serii Gothic 3. No, bardzo serdecznie, nie wiem, co to się wyświetliło teraz, ale odbugowałem w końcu Runara, trochę mi to zajęło, musiałem trochę pokombinować, ale w końcu wyszło, właściwie dwa czary zrobiłem usypiające, przeniosłem się na niego i z powrotem na siebie i wszystko wyszło, więc what the luju? Nic nie rozumiesz, co? On tam z goblinami walczy, dobra. Jest okej. Okay. Wow. Lepsze było to, że chciałem... Gdzie jest? Gdzie on jest? Tu jesteś. Wow. Nie da się! Ej, bo mnie zaraz zabije. Uff. Nikt nie będzie za tobą tęsknił. Stary, dzięki za pomoc. Wszystko musiałem sam zrobić. Po prostu dzięki wielkie. Nie, trucizny. Leczenie. Okej. Okay. Dzięki, stary, wielkie. To co, tutaj? No, jesteś... No nareszcie. Najlepsze miejsce do łowów znajduje się na północ stąd. Możesz się przespać w domku. Kupię od ciebie skóry. Co teraz zrobisz? Co teraz zrobisz? Na razie tu zostanę. Pokaż mi swoje towary. Pokaż mi swoje towary. Aha, to jest... Ło, jest znowu ten łuk, który potrzebuję. Orkowy rozpruwacz w takim razie. 21 tysięcy, nie jest to dużo. Zwłaszcza, że mamy jeszcze kilka mieczy półtora ręcznych. To już mamy trochę kasy. Nóż asasyna. Kościany. Dobrze, złoto, nie chcę się tego wszystkiego wrzucać. Dobra, mamy kolejny łuk. Na orki tym razem. Ja mam pełne zdrowie, więc... Czemu mnie obudziłeś? Sorry, stary. Mówi, że na północ stąd, co? O, jesteśmy około klanu młoda tak w ogóle. Mógłbym się tutaj w sumie też przejść. Skoro tu jesteśmy, to już przejdziemy się tutaj. Tutaj mamy do klanu wilka, tu do klanu młoda. To przejdziemy się tutaj. Będzie... Wygodniej po prostu. Ale bizonów. Ła. Coraz ciemniej się robi. Futro poszło na dół, nie chcę się za nim biec. Idziemy do klanu młota. W takim razie, skoro jest to blisko... No, nawet bardzo blisko. Myśliwy Robolt. Cześć. Mam nadzieję, że nie ściągnąłeś tu orków. I bez tego mamy dość problemów. Naprawdę nie potrzeba nam więcej orków. A widzisz, żebym był orkiem? Macie problemy? Macie problemy z orkami? Tak. Przejęli naszą kopalnię i piec do wytapiania. Straciliśmy wielu ludzi. Nawet Ingvar ledwo im się wymknął. Przeklęci orkowie. Kim jest Ingvar? Kim jest Ingvar? Chyba żartujesz. Ingvar to najlepszy kowal świata. Gdy ktoś tu przychodzi, to chce kupić magiczną rudę lub zobaczyć się z Ingvarem. Częściej to drugie. Znajdziesz go w wiosce. No skoro już tu jestem... Jakiej kopalni? Naszej kopalni. Jesteśmy klanem młota. Od pokoleń wydobywamy tu magiczną rudę i wytapiamy z niej sztabki w wielkim piecu. Teraz jednak orkowie mają kopalnię. I piec. Co to za piec? Co to za piec? Jest tak stary jak świat. Nikt nie wie, kto go zbudował. Był tutaj zanim powstały klany. Stworzono go z czystej rudy i wbudowano w górę. Przepływa przez niego rozżarzona lawa. Tylko tutaj można wyrabiać sztabki czystej rudy. Mm-hmm. Jeśli szybko go nie odzyskamy,
Nie będziemy mogli produkować oręża z magicznej rudy. To może być ciekawe. Sztabki czystej rudy? A pozostałe sztabki nie są czyste? W zwykłych sztabkach zawsze znajdują się domieszki żelaza i innych substancji. W czystej rudzie wyparowują podczas wytapiania. Mm-hmm. Wyrabiana z czystej magicznej rudy jest rzadka i bardzo cenna. Nawet my, członkowie klanu Młota, mamy jej bardzo niewiele. Okej. Okay. Więksi wojownicy się nią posługują. Dzięki za informację. Co robisz w sprawie orków? Reto się tym zajmuje. To nasz najlepszy wojownik. Nie wiem, co dokładnie planuje. Może potrzeba mu pomocy. Dobra, dzięki za informację. Wchodzimy sobie do klanu Młota, chociaż mamy tam jeszcze kilka misji w klanie Wilka. Ale to do tego się zaraz możemy wrócić. Co to za dźwięk walki? Myśliwy, wojownik, zabójca orków. Zabójca orków, Reto, jest Reto. Kopalnia jest zamknięta. Jeśli chcesz zobaczyć wytapiaczy, będziesz musiał pójść do wioski. Ingvar jest przy kuźni. Szukam Xardasa. Szukam Xardasa. Xardasa? Nigdy o nim nie słyszałem. Już być pytaj nie członków klanu Wilka. Oni więcej podróżują po tej krainie. Wiem, co się stało? Co się stało? Mamy problem z orkami. Nigdy bym się nie domyślił. Wiem, człowieku. Nie bądź zbyt prędki. Te świnie zajęły naszą kopalnię. Znalazłem jednak sposób, aby ich stamtąd wygnać. Potrzebujesz pomocy? Potrzebujesz pomocy. Miło, że zgłaszasz się na ochotnika. Czemu nie weźmiesz kilku ludzi i nie oczyścisz kopalni? Czemu miałbym ci pomagać? Czemu miałbym ci pomagać? Bo chciałbyś dostać jeden z naszych mieczy. Orkowie mają piec. A bez pieca nie ma mieczy. To naprawdę proste. Okej. Pomogę ci. Pomogę ci. Dobrze. Wraz ze swymi ludźmi zajmiesz to miejsce od dołu. A ty? Poczekamy, aż będziesz gotowy. Potem weźmiemy ich w kleszcze. Wy od dołu, my od góry. Weź ze sobą Morta. Wskażę ci dolne wejście. Okej. Możesz na nim polegać. Okej. Ja tu jeszcze wrócę. Mort. Właściwie, póki co to idziemy po teleport tego miejsca. No to mamy problem. Nie wiem, gdzie on dokładnie jest, ale zaraz go znajdziemy. Szukamy sobie tutaj w tych okolicach. Teleport pewnie będzie gdzieś u dowódcy, znaczy zarządcy tej włości. Więc tam sobie od razu pójdziemy. No właśnie, gdzieś tutaj będzie. Znając życie. Hej, ty! Nie jesteś stąd, prawda? Czego chcesz? Masz jakieś wieści od poszukiwaczy złóż? Powinni już dawno wrócić. Nie. Cholera. Mam nadzieję, że nie wdali się w bójkę z orkami. Dopiero będzie. Powinienem był iść z nimi. Mam w tych sprawach doświadczenie. O jakich poszukiwaczach złóż? Jakich poszukiwaczy złóż? Od Volkara i jego ludzi. Są poza wioską, szukają rudy. Dopóki orkowie okupują kopalnię, to nasza jedyna nadzieja na zdobycie rudy dla klany. Jesteś poszukiwaczem złóż? Jesteś poszukiwaczem złóż? Tak, i to jednym z najlepszych. Jeśli nie znajdę złóż rudy, to znaczy, że ich po prostu nie ma. Pokaż mi jakieś... Pokażesz mi, jak się szuka rudy? Powiedzieć. A dasz mi 10 bryłek rudy? Rozumiem. 10 bryłek, powiadasz. Tak. Ale w zamian zrobię z ciebie wykwalifikowanego poszukiwacza. Obiecuję. Dobra, nie ma problemu. Potrzebujesz pomocy? Potrzebujesz pomocy? Może faktycznie powinniśmy iść razem. Idź po swoje rzeczy. Wiem, dokąd musimy się udać. Będę tu na ciebie czekał. Aha, czyli... Chleb, beczka z wodą... Wino... Kufer, na razie nie będę go jumał, bo nie wolno. Tu jeszcze coś może być, w tą stronę. Szukajmy zatem. Może tutaj? Albo tam? Nic wielkiego się raczej nie wydarzy. Potrawka z chrząszcza. Już nie będę okradał oczywiście, ale... szukam teleportu do tego miejsca. Jest! Kamień teleportacyjny do kamienia młota. Ingvar. Jestem Ingvar,
kowal i wytapiacz rudy. Czego chcesz? Szukam Xardasa. Szukam Xardasa. Jest z Nordmaru? Nigdy o nim nie słyszałem. A kto to jest? Xardas jest magiem. Zapytaj w klanie Wilka. Ich myśliwi przemierzają cały kraj. Sporo widzą i słyszą. Chcę ubić interes. Chcę ubić interes. Kiedy przybyli tu orkowie, musiałem zostawić prawie cały mój majątek w kopalni. Chętnie sprzedam ci te kilka rzeczy, które mi zostały. Pokaż. Pokaż mi swoje towary. Co ty tu masz? El Bastardo tylko lepsze. Okrągła tarcza, o. To sobie wezmę. Handluj. Lepszą tarczę mamy w tym momencie. Chyba. Okrągła. Nie, dobra, jednak nie. Trudno. Ale tarczę byś sobie mógł założyć, stary. Okej. Duże to miasto, duże. Dobra, wrócimy tu jeszcze. W każdym razie musimy się wrócić do klanu Wilka. Do klanu Wilka się musimy wrócić. Bo jak nagle tak szybko zapis chodzi. To ci dopiero. Gdzie ja w tym miejscu wolę, że jestem tego klanu? Dobra, już wiem, gdzie jestem. Myśliwy? Albo nie wiem. René, gdzie jest René? Tam jest René. Runę, znaczy się. Na pewno masz coś. Zostaw mnie w spokoju. Nie chce ze mną gadać? A to dziwne. Lista została załatwiona, nie? Naprawdę myślisz, że... Jasne. Czemu... Gdzie jest ten gościu, co miałem z nim iść na polowanie w ogóle? Powinien był wiedzieć. Nie ma go? Ciebie to nie obchodzi. Myśliwy. Czy na polowanie miałem orki zabić, ale go tu nie ma. Dziwne. Dobra, ale zgłosimy im, że dokonaliśmy oczyszczenia. Tego mostu. Pytanie, gdzie jest zarządca też tej... całej... włości? Grim jest. Klan Młota potrzebuje pomocy. Klan Młota potrzebuje pomocy. Orkowie przyjęli kopalnię. Szukam wojowników, którzy pomogą nam ją odzyskać. My też mamy problemy z orkami. Mogę skorzystać z usług tych wojowników? Mogę skorzystać z usług tych wojowników? Sam potrzebuję wojowników z wioski. Kiedy myśliwi powrócą, będziesz mógł wziąć dwóch wojowników. Kiedy wrócą? Kiedy wrócą myśliwi. Kiedy tylko skończą. Jeśli się śpieszysz, możesz im pomóc. Dzięki temu skończą szybciej. Aha. No jednego myśliwego to już... Jednemu już pomogłem. No to może sami sobie tam poradzimy z tym mortem. Zaraz, to jest jakieś ziółko fajne. Kamienna pokrzywa. Chciałem tylko zgłosić, że został oczyszczony most, ale widzę, że póki co nie mam komu tego zgłaszać. To nigdy do niczego. Temu musimy znaleźć białego wilka, który jest gdzieś tam. Gunnar, nie? Jakbyśmy nie mieli dość problemów. Lepiej się nie wtrącać. Tu jest ten gościu, Hogar. Na razie nie potrzebuję, chociaż zręczność będą trzeba było chyba potrenować dla łuku, to nie? Zdolności łowieckie, a mamy w tej chwili... Ile to wychodzi? Wow, trochę mało. Dobra, i jedziemy w takim razie z klanem Młota. Klan Młota, to będzie gdzieś tutaj. Myślałem, że coś tu jeszcze jest, ale nie ma. Sami sobie poradzimy, a co? Dobra. Musimy tam w dół lecieć w takim razie. Idziemy z Mortem. Z Mortem sobie tam poradzimy. Taką mam nadzieję.
Mord. Czy ty gdzieś w tą stronę idziesz, tak? Czego chcesz? Chodź ze mną, masz robotę. Chodź ze mną. Mamy robotę. Mamy robotę. Co planujesz? Zbierzemy kilku ludzi i zaatakujemy kogoś. Możemy we dwóch. Nareszcie. Najwyższy czas. Mogę robić za przewodnika, jeśli zechcesz. Pokaż. Atakujemy. Do ataku. W porządku. Z tego będzie jeszcze więcej. Tylko pokaż mi... Pokaż mi dolne wejście do... Chodź. Trzymaj się blisko mnie. Cóż, no to mamy problem. Lepiej się nie wtrącać. Nie będziemy zabierali nikogo. Zaatakujemy się sami. Nie potrzeba nam przecież więcej ludzi. Wydaje się, że to zdolne wejście do kopalni to jest to, które kiedyś ja tam próbowałem zaatakować. Ale je zostawiłem w pewnym momencie, bo był mag, którego po prostu nie byłem w stanie pokonać, bo jeszcze tam kilka orków dodatkowych było. Ale myślę, że we dwóch sobie nawet poradzimy. Stary, tutaj mamy wilki, trzeba byłoby je chyba zabić, co nie? No bo dobra, chodź. What the fuck? O ty luju. I co, nie będziesz się z nim bawił? Mord? Dawaj. Będziesz tym mordercą, ogra. Coś zabrałeś? Ła, ła. No. Uciekać. O shit. Ale mnie rozwalili szybko. A gdzie ostatnio zapisałem? Nie. 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 Nie mówcie, że to tak daleko. Przesiadałem zapisz opcję. Czemu to się nie zapisało? Ja pier... Dziuka, no nie wierzę. Po prostu nie wierzę, że takie rzeczy się dzieją. Oj, Mord. Weź mi bardziej pomóc. Zresztą Mord od razu kojarzy mi się z tym z pingwinu z Madagaskaru. Ten kurde mały, śmieszny lemur. Którego zawsze król Julian lubił sobie traktować jak śmiecia. Bo tak można byłoby to w sumie ująć. O, lerny zapis. Nie w tym momencie chyba co trzeba. Normalnie porażka. No dawaj, ładuj się. Chciałbym mieć za sobą ten punkt loadingu. Właśnie dlatego próbowałem robić tak, żeby nie ginąć. I dupa, nie wyszło. Te ogry są niestety drugim dla mnie wkurzającym przeciwnikiem, bo one odskakują niepotrzebnie, zamiast agresywnie od razu atakować. One odskakują, dopiero wtedy atakują, gdzie ja po prostu nie mam szans wtedy, bo te Morgensterny mają większy zasięg niż mój miecz. Mój miecz ma taki średni, bym powiedział, zasięg. No ale nie będę walił jakimiś toporami czymś, bo nie lubię się specjalizować w tego typu broniach. Nie jest to mój po prostu poziom. Nie lubię takich po prostu toporów. Ani w żadnej grze chyba nie używałem toporów, powiem szczerze. W żadnej. Zawsze ja robiłem jakoś... Mnie fascynowały zawsze miecze. Zawsze to jakoś... Tarcza i miecz, zawsze jakoś to mnie bardziej przekonywało. Nie wiem, jakieś maczugi, nie maczugi, to wszystko jest dla mnie... No jakoś takie niepotrzebne. Czasami używałem, o, zdarzało się kiedyś, że używałem broni dwuręcznych, ale były to zazwyczaj jakieś też właśnie miecze.
Ogromne miecze po prostu to były, z tego co pamiętam. No mówię, no nie było tych toporów po prostu po co używać. To gdzie jest ten zapis w sumie? Tu jest ten zapis. Patrzcie, nie zapisała się gra. No ale ściema. I dalej zbugowane jest, dobra. Dobra, to żegnam się z wami, do zobaczenia wkrótce w kolejnym odcinku serii Gothica 3. Na razie.